Nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Gabriela Seweryna. Kto zawinił? Wieści o śmierci Gabriela Seweryna obiegły media w dniu 28 listopada. Projektant futer znany z programu Królowe Życia zmarł w Głogowskim Szpitalu Powiatowym po nagłym zatrzymaniu krążenia. Śmierć Gabriela Seweryna wywołała duże poruszenie. Śmierć Gabriela Seweryna wstrząsnął nie tylko mediami i fanami projektanta futer, ale także opinią publiczną. Wszystko przez to, że w dniu swojej śmierci celebryta poprowadził transmisję na żywo, w której krzyczał, płakał i pomstował na medyków. Jak twierdzono, personel karetki miał odmówić mu udzielenia pomocy. Jak w oświadczeniu przekazał rzecznik pogotowia w Legnicy, zespół był na miejscu i chciał udzielić pomocy, ale pacjent i osoby znajdujące się na miejscu miały zachowywać się agresywnie, co sprawiło, że medycy poczuli się zagrożeni. Przerwali udzielanie pomocy i skierowali się do karetki, gdzie oczekiwali na wezwany patrol policji, który miał towarzyszyć załodze karetki podczas badania. Zanim ten się jednak pojawił, Gabriel Seweryn udał się już do szpitala na własną rękę. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie śmierci Gabriela Seweryna. W sprawie okoliczności śmierci Gabriela Seweryna do prokuratury zostało złożone zawiadomienie przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja zawiadomiła organ w związku z niejasną sytuacją, która miała miejsce w dniu śmierci projektanta futer. Zawiadomiliśmy prokuraturę w Głogowie o popełnieniu przestępstwa w sprawie śmierci Seweryna Gabriela. Mężczyzna wezwał karetkę w związku z piekącym bólem w okolicy serca i problemami z oddychaniem. Ratownicy odmówili mu pomocy, kazali jechać na SOR taksówką. Mężczyzna zmarł, przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Trwa śledztwo w sprawie śmierci Gabriela Seweryna. Portal Super Express przekazał nowe ustalenia w sprawie Gabriela Seweryna. Jak poinformowała prokuratura rejonowa w Głogowie, prowadzone jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura rejonowa w Głogowie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela S. w dniu 28 listopada 2023 roku w Głogowie. W zakresie ustalenia przyczyny zgonu po przeprowadzonej sekcji zwłok oczekuje się jeszcze na wyniki badań dodatkowych, które wraz z wynikami sekcji zwłok pozwolą wypowiedzieć się biegłym lekarzom o przyczynie zgonu Gabriela S. Śledztwo jest w toku.